Dobry wieczór, dzień dobry, Doroto. Dobry wieczór, dzień dobry, Jacku. I Państwu, witamy w tekstach Stella, kolejny odcinek. Bardzo się cieszymy, że jesteście znowu z nami, że chce Wam się kapkę z nami porządzić w ten weekendowy czas i mamy nadzieję, że kolejne nasze propozycje Wam się będą podobały. Tak, tym bardziej, że będzie zimno i śnieżnie, więc można oglądać i można zastanawiać się, co oni burczą. Dobrze, to teraz tak, nie mam dzisiaj dla Ciebie żadnego takiego super trudnego egzaminu, bo sobie świetnie poradziłaś, tylko Przemysław Losy zaproponował, żebyśmy może trochę o przysłowiach i powiedzeniach na naszym Śląsku Cieszyńskim porozmawiali, porządzili. Co myślisz o tym? Myślę, że trzeba by było może takie przysłowia, powiedzenia tutaj wskrzesić, bo są już może i kapkę zakurzone, mało kiedy ich używał, więc Jacku, tak, jeśli i możesz. Przemysław Losy znalazł taką zakurzoną książkę z 1800, uwaga, uwaga, 85 roku, więc ma naprawdę więcej lat niż my razem wzięci. I uwaga, przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe ludu polskiego na Śląsku w Księstwie Cieszyńskim zebrał Andrzej Cięciała. Kto to książkę ukradnie, temu ręka upadnie. Tak, no więc my nie kradniemy. Znany autor Andrzej Cięciała. Tak, więc z tego trochę zbioru i trochę też od Tomka Sochackiego ze wspaniałej strony internetowej. Go. Tak, zgadza serdecznie. Się. Serdecznie. No to uwaga, mam takie pierwsze, które myślę, że dla Ciebie będzie bez problemu do rozszyfrowania i na początek. Komu gęba jedzie, tymu ręce stoją. No to jest taki właśnie typowy człowiek, co dużo godo rządzi. Tak. O. Co wiele rządzi, a mało co robi, więc można się naopowiadać wiele, to zrobimy kiedy, co i jak, no ale jak przyjdzie cud do czego, no to właśnie, to jest problem. Więc my, jeszcze raz przypomnę, komu gęba jedzie, temu ręce stoją, my idziemy w takim razie do roboty. Słuchaj, mam takie przysłowie, wrzeszczy jak sagi w pokrzywach. Co ty myślisz o tym? Matko, no to bardzo krzyczy. No saki w pokrzywach to sobie wyobraź, jakby cię tak wrzucili do pokrzyw. Chłopie. A lubisz pić pokrzywy? A sagiego krzywy? Jeszcze. A wiesz co, piję czasami jakąś tam herbatkę z pokrzyw, no ale to już wiesz. A zbierasz je, jak jesteś saga, jesteś w pokrzywach? Tak, zapewne. Słuchaj, nie ma na to czasu. No bo wiesz, bo trzeba robić. Nie można... Nie można innej opowiadać, także lepiej może tą herbatkę jednak, niż je zbierać, no bo to się różnie kończy. I zbierać jednak w ubraniu wolisz. No dobrze, niech ci będzie. Tak. Wiesz, to już taki może nie będziemy próbować inaczej. Okej. Okay. Znalazłem jeszcze coś takiego na przykład. Drzystu chlastu, aż ku miastu. Czy kojarzysz tak może jak... coś takiego? Tak, drzystu chlastu, aż ku miastu. To jest taki tutaj znany na Śląsku Cieszyńskim powiedzenie, no to tak samo możesz to przetłumaczyć jak właściwie to pierwsze, które tutaj mówiłeś. To jest taki rządzeni właściwie o niczym i tak idą, rządzą, no jak się wybierali z tej wsi na miasto, no to kapę im zeszło, no i tak ględzili, żeby sobie tą drogę trochę jakoś wypełnić, no i to jest takie właśnie gdzieś do klastu, aż ku miastu. A, to taka próżna gadanina, tak? Gadamy, ale w sumie nic z tego dobrego niewiele. Nie wiem, czy znam... Kiery nie napisze takiego komentarza, Jacek, ja się aż boję. Żeby nie, wolimy, żeby jednak komentarze były takie, na przykład, będzie 8 marca Dzień Kobiet, najpiękniejsze święto w roku, więc może jakieś takie przysłowia, powiedzenia związane z kobietami, na przykład, co myślisz? O, albo z no, chłopami, to by było dobre. Też może być. Takie właśnie, tylko że... No i cóż, no i nic tam dobrego nie usłyszysz, no. O chłopach, tak? Powiedzenie. Nie. Ja myślę, że o kobietach właśnie. Zobaczymy. To uwaga, to jeszcze mam na przykład takie. Kto się rano śmieje, wieczór płacze. Co ty myślisz o tym? No to takie, ja myślę, że to o tej zmienności takiej życia, wiesz, no. Różnie to jest. Rozmnóż smutki, rozmnóż wieseli w tym swoim życiu, więc myślę, że to jest takie powiedzenie, no jak się kiedy rano wstanie, śmieje się, to no a spoń potem wieczór może się coś jakieś wydarzyć i już mu może nie być do śmiechu. No ja się zgadzam z tym, no tak to właśnie bywa, no tak. Taki to jest. Takie to jest, to ja mam jeszcze takie. Lepszy z baranami rzykać niż
z wami burczeć. No, co ty myślisz ja o się tym? Powiem, że coś z tych powiedzeń jednak trafi w tych komentarzach. Coś jednak. To też jest taki, wiesz, Jacek, to taki właśnie jak ktoś bulczy, no to lepiej, żeby se poszedł tam do tych baranów tam. Bo to może więcej z tego dobrego będzie niż z tego bulczenia i opowiadania. Okej, to na zakończenie powiem jeszcze coś takiego. Jeszcze się ten nie narodził, co by wszystkim wygodził. O, no i to jest takie powiedzenie, co tak trzeba sobie codziennie rano go powtarzać, no jakoś z uśmiechem iść w to życie, bo to, no to jest też racja, no. Tak. Faktycznie nie da się tak sobie uszczęśliwić. Nie da się, ale starajmy się po prostu, żebyśmy byli szczęśliwi my i przy okazji nie krzywdzili w żaden sposób innych. O, może tak to spuentuję. Otóż to jest chyba najważniejsze w tym życiu. Otóż to. To Doroto, to w następnym odcinku to może ty przygotujesz coś, albo Przemek, jakieś super przysłowia i może coś zrobimy. No, słuchaj, jak jest taka książka znaleziona z ubiegłego wieku, no to trzeba koniecznie z tego korzystać. Tak. Zobaczymy, co jest jeszcze. Z dwóch wieków, bo to no 1800. Właśnie. Tak. No i zapraszamy Państwa też do komentowania. Jeżeli znają Państwo jakieś super powiedzenia, przysłowia, ciekawe po naszemu, to byłoby dobrze, gdyby właśnie takie przysłowia umieścić w komentarzach. Otóż to. No to Jacku, no będę myśleć, będziemy kończyć. Będziemy kończyć. Dobrego weekendu Państwu życzymy, dobrego tygodnia. No i co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.